Cześć! W tym szczególnym dniu, jakim jest Wigilia Bożego Narodzenia, chciałbym życzyć Wam zdrowych, wesołych, radosnych świąt spędzonych w gronie najbliższych, aby ten świąteczny czas był dla Was chwilą wytchnienia od codziennych trosk, rozterek, pogoni za karierą, pieniędzmi. Spędźcie te święta w gronie najbliższych, odpocznijcie, zastanówcie się nad życiem, bo życie jest takie krótkie i nieprzewidywalne. Pomagajcie innym, pomagajcie zwierzakom w schroniskach, pomagajcie zwierzakom, które nie mają domu. Pomagajcie w zimie, o ile będzie mroźna, zwierzakom, które żyją na wolności w lesie, bo tak naprawdę to jutro wy możecie potrzebować czyjejś pomocy. Życie jest naprawdę nieprzewidywalne. Nieście miłość! W naszej hodowli mamy właśnie 12 trzytygodniowych owczarków niemieckich i miłość, które one mi dostarczają, jest nie do opisania. Nie da się tego w ogóle przeliczyć na żadne pieniądze. Nigdy w życiu nie sądziłem, że takie małe zwierzątko może dostarczyć tyle wzruszeń, ale tyle miłości, uczyć cierpliwości, pokory do życia. I mam nadzieję, że te codzienne live'y, które Wam dostarczamy, nie pójdą na marne. Pokażecie innym, jak powinna funkcjonować hodowla, ile czasu się poświęca zwierzakom, przede wszystkim szczeniakom, które dorastają, bo teraz jest najważniejszy czas. To od tego, ile my teraz poświęcimy im miłości i czasu, będzie zależało to, na jakie pieski wyrosną. Dlatego udostępniajcie ten film. Jeżeli chcecie więcej nagrywek na YouTube, to zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka, bo pewnie wielu pseudohodowców zostawi tutaj unlajka. Dlatego pokażmy wszystkim, że da się naprawdę z miłości prowadzić hodowlę z pasji i nie jest to źródło utrzymania, tak jak u innych hodowców, którzy traktują to jako fabrykę pieniędzy. W naszej hodowli nie trzymamy piesków w kojcach, żyją z nami tak naprawdę 24 na dobę. Jeżeli są w kojcu, to tylko tam odpoczywają. Do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnym filmiku. Chciałbym, żebyście w komentarzach napisali, w jaki sposób zamierzacie w nowym roku pomagać zwierzakom. Do zobaczenia, a ja dla Was nagram kolejny fajny materiał. Jeszcze raz wesołych świąt, a życzenia noworoczne nagramy w kolejnym odcinku, który pojawi się przed Sylwestrem. Do zobaczenia. Hej!